Cześć. Hearthstone Arena. Odcinek czwarty. Zobaczymy, co nam karty przyniosą. Do dzieła. Niechętnie zagrałbym Łotrem i spróbował się zrewanżować po naszej ostatniej wyprawie 0-3. Nie ma Łotra. Jest Królisz i Mag. Znaczy, Rycerz Śmierci, Mag, Paladyn. Paladynem... No. Niekoniecznie. Ciemność nad ciemności. Weźmiemy Rycerza Śmierci. Rycerza Śmierci fajnie gra. Okej, już na starcie mamy trzy... Trzy całkiem niezłe karty. Rycerzem Śmierci mamy jakby dodatkowe utrudnienia podczas procesu dobierania kart. Mianowicie trzeba dobrze wybrać runy, do których nasza talia będzie ograniczona. Więc najlepszą z tych kart jest Unicestwienie. Możemy zniszczyć dowolnego stronnika za 2 many tylko, kosztem 3 życia. Wydaje mi się, że karty krwi są najlepsze na arenie. Krew plus lód. Ale no... Różnie może być. Bierzemy tą, bo ta karta zdecydowanie jest najlepsza. Tą śmiercionośną Ymiriar. No to jest najlepsza z tych trzech kart, ale... Już tak powiem... Jesteśmy zablokowani do zestawu run. Jedna krwi, dwie spaczenia. Co daje nam sposobność... zdobycia legendarnej karty Plaga. To byłoby mile widziane. Nie będziemy w stanie zdobyć kilku dobrych kart, które mają dwie runy krwi, jak na przykład Eksplozja Zwłok. Albo ten Miecz z Kradzieżą Życia. No ale ta karta jest do niczego. Ta karta jest bardzo, bardzo powolna. I też no, niespecjalna. No dobra, wybierzemy najlepszą kartę, jaka tu jest. I zobaczymy, co z tego będzie. Ludowy dotyk. To jest prawie jak ten żywiołak zamrażający. Kapłanka Słonecznej Furii, efekt leczenia. Nawet bez manomanii ta karta jest według mnie bardzo skuteczna. Ale za jeden manę trudno o lepszą kartę. Zamrożenie, zaskakująco potężny efekt. Koncertowy promo Smokowiec, 8 many. Ale okrzyk bojowy jest naprawdę fenomenalny. Przemień umarłego w potwora 4-5 ze zrywem. Czyli w najgorszym wypadku jest to po prostu 4-5 ze zrywem za 4, bo możemy po prostu naszego gula z mocy specjalnej zamienić tego zombie ze zrywem. Obrońca Argusa, oprych klanu Pachołów, też całkiem... To jest dosyć dobra karta w wielu sytuacjach, dobra z, sądzę, z runami przekleństwa, które generują dużo różnych małych zombiaków i szkieletów. Ta karta wymaga broni, żeby była potężna. Kurde no. Weźmy obrońcę Argusa. Danie innym sforką prowokacji. Trudno ten efekt zastąpić. Uderzenie w serce. 3 obrażeń za 1 many. I możemy dostać trupa ekstra. Ale Wilkor też nie był zły. Grubiański sierżant. Te karty w sumie są bardzo podobne. Znowu trzeba myśleć o tym w kontekście mocy specjalnej, która daje nam gula z szarżą. Wziąłem tego sierżanta. Mamy uderzenie zarazy. Kolejny dobry, tani removal. Mięso łamacz. Ta karta jest śmieszna.
Poszatkuj losowego stronnika swojej talii, aby otrzymać 4 trupy. No, genialna karta do generowania trupów. A nasza talia nie będzie miała rozszerzonego combo, więc nie stracimy jakiejś kluczowej karty, która nam zagwarantowałaby zwycięstwo. Ale mam też bibliotekarza i miotełkę. Kurde, weźmy może tylko mięso łamacza. Staramy się przeforsować karty, które dają nam trupy. A propos trupów, jest furia plagi. Uzdrowiciel czy brzytwogryzy? No niech będzie. Murlock. Łamacz dusz. Bardzo dobra broń. Też trupy, no niczego sobie. A propos trupów, mamy upadła neofitka mroku. Poświęć 2 trupy, aby dać stronnikom twoje ręce plus 2 do ataku. Dobry efekt. Mam też gnomożerce. Ta karta wydaje mi się fenomenalna. Kradzież życia, prowokacja. Atakuj od razu. Dobierz broń, poświęć trupa, aby zmniejszyć jej koszt o 1. Trzeba mieć więcej broni, żeby ta karta była naprawdę dobra. A trupów mamy pod dostatkiem. Mam też Banshee. Mamy... no... Rycerz śmierci ma głównie nieumarłych, więc to jest niczego sobie. Niestabilne szkielet. Weźmy tą Banshee. Zobaczymy, jak będziemy sobie radzić. Rewir Konstruktów. No, ta karta wydaje mi się jest naprawdę ekstra. Trupicielka, znowu tani removal, plus jeszcze stworek, którego można poświęcić. Smokowiec, to będzie zazwyczaj 4-5, albo 4-6, albo gorzej w późniejszym etapie gry. Dwukanty magiczna. Na niektóre klasy jest to naprawdę, naprawdę potężny efekt. Spróbujemy akurat dwukanty magiczną. Nie mam wielkiego doświadczenia w graniu kartami z runami przekleństwa. Tutaj statek matka, bez dwóch zdań. Pirotechniczka, ile mam zaklęć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, w tym cztery są bardzo tanie. Zresztą ta karta jest zdecydowanie najlepsza z tych trzech. Tu bierzemy chyba Wilkora po prostu, albo Murlokule. Łatwo o umieranie stronników. Kurde, weźmy tą Murlokulę. Czy można zagrać za 0, naprawdę zajebista karta. Dowódca... Moment, to jest dowódczyni? Nie wygląda mi na... żeńską postać. Zajebista karta za 8 many. Mam mnóstwo generacji trupów. Okej, okay, a propos trupów, to może teraz możemy... wybierzemy tą neofitkę. Ale Mroczna Przemiana też wygląda naprawdę dobrze. Weźmy tą napitkę. Ta karta jest do niczego. Ta karta jest do niczego, jeśli nie mam broni. To bierzemy uzdrowiciela. Dobrze, na krzywą manę działa. Zmaskowana bankietowiczka. To jest generalnie gorsza wersja statku matki. Używam jakichś stronników z bardzo potężną agonią. No gdyby przystawać kopię tego albo tego albo odbiedę nawet tego, ale wydaje mi się, że odkryję taki sekret. Sekretu o wiele lepsze. Śmiercionośna Ymiriar. Opętywacz. O, to jest karta, która generuje mnóstwo trupów, także może pozbyć się czegoś po drugiej stronie stołu. Śmiertelny ryk. No ta karta jest cholernie sytuacyjna. Trzeba mieć jakąś potężną agonię. Mamy śmiercionośnią Ymiriar.
i statek matki, ale we wszystkich innych sytuacjach ta karta jest bezużyteczna, to lepiej będzie wziąć Rafałego Wędrowca, też są trzy trupy. A Szarański Wartownik, nie mamy wyławiania, więc to jest po prostu 5-6 z prowokacją. No ale to są dobre statystyki. Jeszcze jeden opętywacz, może być. Uderzenie śmierci. Okej, okay, dobry removal, kradzież życia. Twoje karty z nasycenia nasycają się również, gdy znajdują się w twojej talii. Ile mam kart z nasyceniem? Żadnych. Mam Murlokule. I to było na tyle. Mam dużo kart za 3. Totem. Mam jeszcze nauczyciel co do totemu. Jeżeli przeciwnik nie jest w stanie go szybko zdjąć ze stołu, no to jest to dużo statystyk. Bagienna bestia. Bardzo zwyczajna karta. No ale trudno się przez nią przebić. Może weźmy tę bestię. Ostatnia karta. No, nie zrobiliśmy żadnej karty legendarnej. Nie mamy też za bardzo generacji kart. W sumie nie mamy żadnych kart odkrywających karty. Szkoda, że nie zrobiliśmy tej karty, która może odkryć tego stronnika, który odkrywa kartę z runą przekleństwa. No, mamy wrzeszczącą Banshee. Zajebista karta za 5. Mam też trochę sposobów na przywracanie sobie życia, co może przywołać więcej duchów. Okej. Okay. Talia jest całkiem spoko. Nic ekstremalnego. Dosyć dobra krzywa many. Zobaczymy. Zobaczymy. No nie mamy dobierania kart. Nie mamy generowania kart. Więc... Król Lisz! Jeżeli mecz będzie się ciągnął, to może być ciężko wygrać. Prosisz się o lanie. Przeszłość jest martwa. Czy mam zostawić tę kartę w ręce na maga? Być może. O. Bardzo słaba ręka. Bardzo słaba ręka. Rzeczywistość utkana. Kurde no. To są moje tańsze karty. Kosmiczne klawisze. Po prostu... Mam nadzieję, że przeciwnik nie ma więcej mechu. Czy mam zużyć to cholerne uderzenie śmierci na tego mecha? No, nie mogę zgrać pirotechniczki, bo na pewno zginie od byle czego. Wcale mi się to nie podoba. Ale kolejne ture mamy zapełnione. Nie brakuje. Okej, okay. W końcu jakaś dobra tura. Możemy zagrać opętywacza. Przekonujący. Nie wymienić się.
tą zagubioną tych zarazini. Super. Plus jest taki, że przeciwnik też nie ma zbyt szybkiego startu. Teraz wygramy statek matkę. Przeciwnik założył klawisze, ale na razie nie wykorzystał tej premii w ogóle. Wymienimy się, żeby nie dać przeciwnikowi więcej pancerza potencjalnie. No. Problem się pojawi, jeżeli przeciwnik zacznie zagrywać drugie zaklęcia. Wydaje mi się, że to jest dobra tura na użycie powłoki antymagicznej. Zagrałem pirotechniczkę. Powłokę antymagiczną. I zebraliśmy na zaklęcie ognia ekstra. No tego się na pewno przeciwnik nie spodziewa. Wymienię się w tym miejscu. Tutaj. Po prostu twarz. Więc przeciwnik być może nie ma jak zdjąć ze stołu tej pirotechniczki. Chyba, że no, poszczęści mu się z agonią szkieleta. Jeżeli tak, no to będziemy mogli rzucić kolejne zaklęcie i zyskać kolejne zaklęcie ognia. Turze następnej. Moneta. I... umarł. No, nie ma tak źle. Uzumat, kolor, który przyzywa całą masę macek. I po śmierci zabija wrogiego stronnika za każdą mackę, która została na polu bitwy. Więc trzeba pozabijać macki. Macki to są po prostu z forki 1-3. Normalnie przebuje całą planszę. Przeciwnik popełnił błąd, widzę. Przeciwnik popełnił błąd. Mógł najpierw się wymienić, a potem zagrać Uzumata, żeby mieć więcej macek. Więc ja po prostu go zamrożę na razie. Kolejne zaklęcie ognia jest to... podpal wszystkie karty w ręce przeciwnika, po trzech turach karty zostaną zniszczone. O jeny, ale ta karta jest dziwna. Cholera, no. Okej. Niech będzie. Jeszcze ten piro wybuch. No dobra. No, trzeba się wymienić z tymi maskami. Powoli. Nie wiem, kiedy zgram te piro wybuchy. Być może to był błąd. Bo przeciwnik i tak byłby w stanie może zagrać tę kartę. Nie wiadomo. Okej. Więc jakoś się powymienia z maskami, to jest w naszym interesie. Murlokula jest za 0. Very nice. Wszechwiedza. Tylko że wiłak 2-2. Oraz tygrys. I okej, przeciwnik odkrył tą kartę. Regeneruje nieskończoną ilość kart raz naturę. Ale niewiele wycisną z tych klawiszy. Dobra, to my się teraz wymienimy po prostu z tym Uzumatem. No, w sumie nic nie zyskał. Teraz gnomożerca. Wymienić się z którymś z tych dwojga. Można nawet zagwarantować z którym.
Okej. No. Paradoks jest taki, że mamy full życia, więc niewiele wyciśniemy z tej Banshee, mimo tego, że mamy dwóch stworków z kradzieżą życia. Znaczy dwóch, jednego. Ten zaraz pewnie zginie. Okej. Niebieski sierżant to w sumie była bardzo dobra karta do dobrania w tej turze. Może wymienić się tutaj. Z tygrysem. I tutaj. Z barmanką. Można tego zaatakować. Jak wspomniałem, my nie mamy dobierania ani generacji kart. Więc będziemy po prostu wymieniać kartę za kartę, kartę za kartę. No dłuższą metę nie jesteśmy w stanie wygrać. Co on zrobić z tymi pirobuchami? Tak, przeciwnik ma 31 życia, nie? Stracił jedną kartę. Może to śmieszne, ale po prostu zużyję pirowybuch. Zresztą jeden smokowca. Według mnie to był kolejny błąd. Znaczy przeciwnik zagrał no full tempo. Ja bym tak nie zrobił. Po prostu zużyłbym mocy specjalnej. Na stworka 4-1, a smokowca zostawił na coś większego. Zmieściło się na statku. No, wygląda słabo. Musimy dobrać którąś z naszych potężnych kart. A tej karty nie jesteśmy w stanie pobić. Kurna no. Pam. Chyba, że odkryjemy sekret, który nam dobiera kartę od łotra. Nie. Kontr zaklęcie. Przeciwnik ma mnóstwo zaklęć, które może po prostu w to rzucić. No co mam zrobić, nie? No, tak jak mówiłem, przeciwnik najsłabsze zaklęcie po prostu rzuci. No ale i tak, no, skontrowaliśmy to zaklęcie. Kula ognia, czyli nie dostaniemy żadnego ducha. Musicie, przeciwnik wie, co mam w ręce. Tak, wybieraj. Oczywiście musi wybrać Murloka. Zaczyna się czas. Okej, dobra karta, ale teraz za późno. No, a za późno. Dajem!
Dobra, to jest game over. Nie mogę z tym wygrać, szkoda po prostu czasu. Każde życie ma swój koniec. Spoko. No, nie wiem, czy mogę zrobić coś lepiej. Dobraliśmy bardzo powolną rękę. A przeciwnik miał talię, która ma większą przewagę kart i tyle, nie? Kurna. Czuję krew. Farsą tak rzadko się zdarza, żeby mieć naprawdę złą rękę. W sensie powolną. Jeśli większość talii kosztuje mniej niż 4 many. Czekam na rozkaz. Ok, przeciwnik teraz już nic takiego nie robi. Zostawiłem w ręce odtętywacza, bo na paladyna ta karta wydaje mi się jest naprawdę świetna. Coś odrzucającego dla ciebie? Można zniszczyć wszystkich małych chłopków, albo po prostu zbijać boskie tarcze. Okay. Masz głowę na karku? Uwolnię ją z parków. No to zagramy sierżanta. Po prostu zranimy tego 3. W kolejnej turze możemy opętywaczem ich podobijać. Tym razem przynajmniej dobraliśmy dowódczynię kościostraży. No nie gadaj. Walną tą bronią premium w goście 1-1. No dobra, nie będę narzekał. Potrafię być bardzo przekonujący. Dobrze dla nas. Menażeria jest dostępna wyłącznie dla czystych. To jest po prostu stworek 4-6 z prowokacją. Tragedii nie ma. Co teraz? Teraz zagram naszego stworka z prowokacją. Jeżeli przeciwnik nie zaatakuje, to kolejna... Natura powinna być dobrym momentem na użycie połokiem telewizyjnym, to tak nie będzie. Teraz atakuje w twarz. No, nie rozumiem. No dobra. Więc chyba znowu zagramy opętywacza. Czy jest coś lepszego? Nie wydaje mi się. Potrafię być bardzo przekonujący. Tak się miał jakieś zaklęcie. Więc w kolejnej turze... O, boskie brzmienie. To jest karta, której ma dwie kopie. Daj dobrze. To się składa, że mamy kradzież, no, uderzenie śmierci. Zaczyna karta na te okoliczności. Wiem, że przeciwnik ma jeszcze jedną kopię. Czy w tej sytuacji warto wziąć zamrażającą pułapkę? Czy lepiej sieć intryg?
Gotowe. Czerwony śledź. Okej, zajebiście. Co i tu, że możemy zagrać? Pirotechniczkę? Czy nie lepiej zagrać dowódczynię? Może lepiej zagrać dowódczynię. Z drugiej strony nie będzie lepszego celu na zamrażającym pułapkę, jak koleś kosztujący 7 many. Jest tak zróbmy. Z miłą chęcią! Okej, wybuchowe runy. Poczuj te leczące rytmy! Zobaczymy, co teraz przeciwnik zrobi. Wiadomość, może myśleć, czy to jest wybuchowa pułapka. Chyba jestem na czas! Na koń! Przeciwnik zagrywa stwór jeden za drugim. Się przed nami ukorzy! I nie zaatakował. No, pewnie planuję rzucić to cholerne zaklęcie w kolejnej turze. Postaram się jak najwięcej wycisnąć z tych zaklęć ognia. Nie wiem, czy to był dobry, czy to było dobre zagranie. Rzucić wulkanomancję na tego stronnika. Okej. A przeciwnik zmienił plany. Się przed nami ukorzy! Czekam na rozkaz. Teraz możemy go dobić. Po prostu bólem. I dowódczyni kościa straży. Ta karta w miarę dobrze też kontruje to boskie brzmienie. Zajebiście. Lepiej, żeby trafił w naszych chłopków 1-3, niż żeby jego zyskali premię. Okej, w sumie bardzo dobrze się to ułożyło. Teraz widzimy kontra. No to... Co przeciwnik ma na stole, a co my mamy w ręce. Więc teraz zagramy... Murlokula? Czerwono kwetli, brzydko gryz. Czerwono skrzeli, brzydko gryz. Blablabla, trudno to wymówić. Tu się wymienimy. Tu się wymienimy. W tej turze możemy rozżarzoną mocą stronnikowi gigantyczne statystyki. No, docelowo Murlokuli. No to już jest wygrane. Dobraliśmy bardzo dużo kart. Okej. Tu potrzeba więcej przypraw. Dobraliśmy bardzo dużo kart. Okej, więc teraz. Kula ognia. Uderzenie zarazy. Ten jest ranny. Ten dostaje. +4, +4. Padł już.
Czekam na rozkazy. Too late. Czekam na rozkazy. Ale no, bez pirotechniczki mogłoby być słabo. Czekam na rozkazy. Zwycięstwo jest twoje. Zwycięstwo jest twoje. Pa, pa. Dobra. Kurde, ale strasznie długie te mecze. Dopiero dwie wygrane. Dwa rozegrane mecze i draft i już ponad pół godziny. Król Lisz kontra! Król Lisz! Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Prawdziwy król jest tylko jeden. Tylko jeden. Okej, dobraliśmy nasze tańsze karty, ale no... Nie takie karty bym chciał dobrać na początku gry. Na przykład ten stronnik. Dobrze było mieć dwa trupy. Obserwacja, analiza, atak. Dobrze, przecież nie ma więcej mechów. Co jest? Huh. Sing zagrał łamacz dusz. Okej. Okay. No to perfekcyjnie. My gramy neofitkę. Chętny. Okej. Okay. Mam naszych stroników z kradzieżą życia. Więc utrata życia na razie to nie jest żaden problem. Przeciwnik może zabić tą neofitkę. Mech plus broń albo szarże gula plus broń. Okej, już na przemianę. Przeznaczenie. Opętywacz. O, zajebiście. Potrafię być bardzo przekonujący. Przedano się więcej trupów na Imiriar. No nic, w ogóle. Zero. Grafika jest śmieszna. Chętny dawca. Okej.
Podkręcam tempo! Niewiele mam czasu. Nieźle. Co zrobić w tej turze? Mogę zdać po prostu śmiercznośną Mimiriar i Pania z Sekretem, albo Gnomożerca. Śmierć. Gnomożercę w ogóle można grać później, gdy przeciwnik... No, to będziemy mieli mało życia. Zobaczmy, jaki sekret. Nikt cię nie śledził? Szwindel. Okej, okay, ten sekret mi się podoba. Moi przodkowie wreszcie triumfują. Wreszcie triumfują. Bardzo mi się podoba zagranie. Przeciwnik złożył premium removal na chłopka, który miał 3 życia. Będzie mu ciężko pozbyć się Banshee albo Gnomożercy. My z tej turze możemy zagrać. Wymienimy się tu. Zagrałem Banshee i Schwindel. Jeżeli Banshee nie zginie, nasz przeciwnik będzie miał problem. Ten robot od drugiej tury cały czas po prostu żyje jakimś sposobem. Nie mógł kiedy go dobić. Okej. No to jest dosyć dobra odpowiedź. Teraz nie medyszka jedynie. No dobra, trudno. Przeciwnik też ma full życia. Teraz Gnomożercy nie wygląda tak atrakcyjnie. Churna. Cała ta rynka nie wygląda atrakcyjnie. Spróbuję nas popierać. Fuck. O. Nie zebraliśmy też kart, bo przeciwnik nie zużył manę do końca. Naprawdę nie chcę wystawić tego Gnomożercy po to, żeby wyrwał z miecza. Trzeba użyć tam powłoka antymagiczną tylko jako +2/+2. Może to zmusi go do zużycia miecza na któregoś z tych mniejszych potworków. Niedobrze. Niedobrze. Zagraj coś dużego.
ożywiaj potęgę Wichrogrodu! Przeciwnik jest sprytny. Wydaje mi się, że on wie, że mam już Findel. Ale to jest właśnie karta, którą chciałem, żeby zagrał. Nie pokażę litości. Tak w ogóle to jest mech. Może powinien był użyć uderzenia śmierci na niego. I po prostu dobić. Powinien był go dobić gulem. Nie jestem pewien, czy bankowanie w ręce tego gnomożercy to słuszne zagranie, czy nie. Moneta w turze dziewiątej, co to będzie? Niewiele mam czasu. Zapuść. To w sumie dobrze. Gigantyczny gość. Więc to jest ile obrażeń? 6, 7, 8, 9, 11. No, są to zajebiście. Czona robi jak wokalista z Disturbed, to jest Down in the Sickness. Mi się wydaje. Więc gramy. Teraz nie umarł, prawda? Oczywiście. Wyglądasz smakowicie. Perfekcyjnie. Wyszliśmy Tadiusa i przeciwnik obrywa za 9. W twarz, bo nie ma nikogo innego na planszy. To są najlepsze, jaką mógł przeciwnik zagrać. Gigantycznego stworka, który nic nie robi. Nie ma żadnego krzyku bojowego. Natychmiastowego efektu. Grzechu. Nie możesz go zabić sam z sobie, tak? Co to jest? O kurwa. Okej. No to było zajebiste. Ze strony przeciwnika, nie powiem. Czyli ogier grzechu go zaatakował, ginąc aktywował agonię, gnomożerca zginął i ogier wrócił na pole bitwy. W praktyce zniszczył tego gnomożerca za 2 many. No nie powiem, zajebiste. Ale ogier nie będzie tak dobry na tą sytuację na stole.
No, przeciwnik ma talię, kurde, krew, krew, przekleństwo. I to jest jedna z najlepszych kart, jakie mógł mieć. Mniejsza to, że zniszczy nam większość stronników, ale przyłóżmy sobie mnóstwo życia. Więc teraz musimy ich po prostu poświęcać, żeby nisko więcej. Wydawało się nie do przegrania, ale teraz... Jeszcze odkrył dwie karty. Mamy presję na stole. Więc ta karty muszą być dobre. No i przeciwnik wraca do kurna. Kurna. Śmierć czeka wszystko. No cóż. Czasem tak bywa. Wspomniałem, wciąż mam presję na stole. Przeciwnik nie ma jakiejś zajebistej wymiany tym kapralem. Ale ma jeszcze kurna dwa zaklęcia. Odkryte. I nie wiadomo co jeszcze. Krótka zima, dobra karta. Niewiele mam czasu. Nikt cię nie śledził? Zajebista karta. Dobra, przeciwnik po prostu wybrał pancerz. Zagramy tego smoka. Maksimum tempo. Nie będziemy czekać, jak przeciwnik zagra coś większego. I znowu mamy dużą presję, to jest obrażeń. Zakładając, że żaden by nie zginął, no to jest 22 obrażeń. No na pewno któryś zginie. Ile kart może zniszczyć tego smokowca? Unicestwienie? To już było oczywiście. Cytadela
prawdziwa muza to progresywny gnomfang. Cytadela się nie podda! Nie wiem, czy warto się tu pojedynkować. Przeciwnik jest kurna 6 kart do przodu. Po śmierci tych dwóch. Teoretycznie to 4 karty do przodu. Ale też odkrył kilka kart. I służcie swemu królowi. Dobra, pozamiatane. Nie mogę w nikogo wycelować. To niemożliwe. Każde życie ma swój koniec. No nic, kolejny dobry mecz. Przeciwnik grał bardzo dobrze i miał kurna perfekcyjną odpowiedź w kilku sytuacjach. Bardziej przeszkadza mi to, że te mecze są tak cholernie długie. Zapewni nam zwycięstwo. Po śmierci wszyscy będą mi służyć. Chcesz z bańki? Really? Ostrzem mrozu jest. Cóż, przeciwnik agresywnie bardzo. Pamiętajmy, ten hopek ginie po prostu od jednego punktu obrażeń. Podmianka. Tyle. Ja zużyję monetę teraz na wybacza. Już. Muszę te kadzie rzeczy do czegoś się przyda. Kto nam przeliteruje Zinashari? Kto się zgłosi? I twój naguś nie zagrał go. Okej. Taki
sytuacji. Dobra, tu się wymieniamy. Szmalana nieznajoma. I kontr zaklęcie. Przeciwnik zużył już. No dobra, kontr zaklęcie po prostu. Albo mięso łamacz. Zagramy kontr zaklęcie. Tak, duchowa owca w agresywnej talii. Nice. Okej. Okay. Niech ci będzie. Nie zmyślam. Ja już po prostu teraz wymienię. Tutaj. Więc... Mogę zagrać pirotechniczkę? No nie, to bez sensu. Dobra, szatkujemy. I muzyczny ozdrowiciel, po prostu jako 2-3. Jeżeli przeciwnik ma obszarówkę, oczyszczenie sceny albo coś, no to on lipa, ale no... I tak z tą kartą nie możemy wygrać. Poczuj te leczące rytmy! Zabór te z chęcią! Nurek. Okej, okay. Czyli ma jakąś premię. Okej. Okay. To dobra tura chyba na zagranie tej bestii. Face. Po prostu presja. Nie trzyma tego nagłusia, żeby dobrać kartę. No to wygląda. Co to jest? Hormoza synchronizacja. Wow. Dobre, dobre zagranie. Wypisz mnie! Wow. I ma... Szybko dokonać wyboru. Wypisz mnie! Okej, no nie powiem. To było zajebiste. Zajebiste. Co możemy teraz zrobić? No i trzeba się chyba pomieniać z tym. Bardzo przekonująco. Czy mam zniszczyć tego gnoma, czy mam go olać? Kurna. Strzał obrażeń w twarz. Wydaje mi się, że muszę. Muszę.
dobra. Im bardziej się opierasz, tym lepiej. Przeciw ma zupę? Na rewersie? Dobra, więc to prawie jest prosta. Pirotechniczka. Dożenie śmierci. Niesiona kulownia. Nie. O, ta karta co dobiera karty. Okej, piro wybuch. W tym meczu może się przydać. Ojej, w tej talii czegoś po prostu brakuje. Koń. Fale światłości oczyszczają najmniej. O nie. O nie. No. Jak ja mam to wygrać teraz? Mam 28 trupów. Mam za mało kart, które korzystają z trupów. Z mało wybierania kart i tym tego podobnych efektów. Mam zagrać tego Argusa po prostu jako 3-3. On się wymieni po prostu z tym smoczkiem. Ojej, trzeba dobrać dowódcę kościostraży. Mój nowy pupil. Okej, jeszcze jest 5 obrażeń. No nie powiem, przeciwnik rozegrał to fenomenalnie. Dobra. To jest bardzo dobra karta do brania. Mój nowy pupil. To jest. No, dobre. Przynajmniej zyskujemy ducha 4-4. Nie bez znaczenia. Okej, krytycznie. O! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uff. Bardzo dobrze. Jeden z najlepszych kart, jakie mogłem teraz dobrać. Wyglądasz smakowicie. Gotowy. Z tą kartą jest coś nie tak. Daj stronnikowi +1/+1, powtórz za każdego zranionego przyjaznego stronnika. Mam jednego zranionego, to czemu dam mu +3/+3? Potem się chyba za każdą zranioną przyjazną postać. Czyli on zaatakuje smuka. 8 życia do przodu. Przeciwnik nie ma dobrej wymiany na stole. Wyłowił jakąś kartę. O nie, zaczyna się. Gejzer płomieni. No cóż, przynajmniej mam 28 życia. Ile karta ma zryw? O, man. Ja muszę w nią pierdyknąć piro wybuchem. Gotowe. Po prostu. Jakże intrygujące. No cóż, plus jest taki, że mamy full życia.
wybraliśmy naszego najlepszego potworka. Ale jeżeli przeciwnik nic nie zagra, to pewnie ma removal. No nie gadaj, że tę kartę wymieniłeś. Do zwrotu na następny dzień. To co ty masz w ręce? To nie było dobre zagranie. Okej, to mi się podoba. Półka antymagiczna. Z pełnym stołem. Jeżeli nie ma obszarówki, to mamy szansę. Jeśli ma, może ma ten dysharmonijny pop. Whatever. To koniec gry. Musi coś mieć. O Boże. Deathwing. Dobre zagranie. No przynajmniej stracił resztę kart w ręce. Mamy jedną kartę, która może zabić się miecia skrzydłego. I mamy strzałka z prowokacją, że skrzydłego jeszcze otrzymamy strzałek od naszej twarzy. Sapek matka. Pięć. Kurde, brakuje jeden obrażeń. A to też była bardzo dobra karta do dobrania. Nie trzymaj tych wszystkich myśli dla siebie. Powinien był zaatakować śmierć skrzydłego, ale on tak mógłby go uleczyć. Sometimes lucky. Unicestwienie. Co to jest? Tą kartę wyciągnął mi stali? Wow, a ja dobrałem Banshee. No nic, jest duża szansa, że dobierzemy sami z tego smykowca. Chyba się nie wymieniasz. Nie. Trzeba. Zostanę na czatach, a ty bierz co trzeba. Nie. Crap. Do zwrotu na następny dzień. Myślę, że przeciwnik ma też takie osunkowce sam w swojej talii. Każde życie ma swój koniec. Kurna, godzina 15 z wynikiem 1-3. Co za nina, po prostu... Niefortunne okoliczności. Czegoś w tej talii zdecydowanie brakowało. No cóż, 1-3. Ale mecze były bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe.
długie, taktyczne i w ogóle. No, wynik niestety niezadowalający. Ale dobrze. Tak to jest. Wobec tego... do zobaczenia w kolejnym filmie.